od rana rozśpiewana, chwalo duszo Maryję. Tej świątko, czyś pamiątko, cudziej w niebo nie bije. Cud Boży nad podziwem, jej wielmożną u Boga. Panna czysta, Matka Chrysta, przewalebna, przeboga. Cud Boży na te podziwy, jej wielmożność u Boga. Panna czysta, Matka Chrysta, przychwalebna, przeboga. Serce rośnie, czyś rozgłośnie, dźwięków Marii nie śkrocie. Świat w niemocy, świat sierocy, odmieniła w żywocie. Cud Boży nad podziwy, jej wielmożność u Boga. Panna czysta, Matka Chrysta, przychwalebna, przeboga. Cud Boży nad podziwy, jej wielmożność u Boga. Panna czysta, Matka Chrysta, przychwalebna, przeboga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Tym pozdrowieniem liturgicznym pozdrawiam was wszystkich i witam, wyrażając radość z tego, że mnie zaprosił mój siostrzeniec, ksiądz Ryszard, abym razem z wami świętował odpust parafialny ku czci Matki Bożej nieustającej pomocy. Ofiaruję tę mszę świętą za tę wspólnotę parafialną, wypraszając łaskę nieba dla zmarłych, a dla was wszystkich Boże błogosławieństwo, a nade wszystko te łaski odpustu, które sprawiają, że Bóg w swoim miłosierdziu na prośbę, na stawiennictwo Matki Niebieskiej wymazuje, odpuszcza nam wszystkie kary, jakie zaciągamy za popełnione grzechy. Abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę, świadomi naszych słabości i grzechów, gorąco przepraszajmy Pana Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Marię, zawsze dziewicę,
wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy się, błogosławimy się, wielbimy się, wysławiamy się, dzięki Ci składamy. Bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królewa, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jesteś Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, Duchem Święty, wychwalaj Boga Ojca. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją rodzicielkę Marię, której sławny obraz czcimy jako matkę gotową nieustannie pomagać. Spraw, abyśmy gorliwi wypraszając jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata, z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po tobie. Elias szedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego. 12 par wołów przed nim, a on przy 12. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział: idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Oto słowo Boże. Panie
Panie mój Boże, pośpiesz mi z pomocą. Panie mój Boże, pośpiesz mi z pomocą. Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki. Wyzwól mnie i ratuj Twej sprawiedliwości. Napój ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie. Panie mój Boże, pośpiesz mi z pomocą. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. Panie mój Boże, pośpiesz mi z pomocą. Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją. Panie, Tobie ufam od młodości. O Boże, nie stój z daleka ode mnie. Boże, pośpiesz mi z pomocą. Panie mój Boże, pośpiesz mi z pomocą. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia powołani, zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie. Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Obok krzyża Jezusa stała Jego matka i uczeń, którego miłował. Jezus rzekł do ucznia, oto matka Twoja. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda,
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Do innego rzekł, pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział, Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł, Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy w Chrystusowej wierze, bracia i siostry. W czytaniach liturgii na dzisiejszą niedzielę dominuje słowo powołanie. Słuchając uważnie, przypomniały nam te czytania tę prawdę o powszechnym powołaniu każdego człowieka do świętości, do życia wiecznego. To powołanie może być realizowane tylko i wyłącznie w wolności. To właśnie w pierwszym czytaniu święty Paweł, apostoł, przestrzega Galatów przed złym rozumieniem wolności. Stwierdza, że wolność to nie całkowita swoboda, chęć robienia tego, co się człowiekowi podoba. Prawdziwa wolność to wybór dobra, bo jeśli człowiek wybierze zło, popada w niewolę grzechu, popada w niewolę szatana. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Tak nas poucza święty Paweł apostoł. Powołanie do świętości realizować można na różnych drogach. Mówimy o powołaniu do kapłaństwa, do małżeństwa, czy też do wykonywania takiego czy innego zawodu. Radykalną odpowiedzią na ten głos Boga wzywający do świętości, do kapłaństwa, czy do życia zakonnego, to jest właśnie pójście za Chrystusem. Wymaga pozostawienia wszystkiego, by za Nim pójść. Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, sam mówi w ten sposób do kogoś, kto chciał iść za Nim. Zostaw umarłym grzebanie umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Albo też ostatnie zdanie Ewangelii. Jeśli ktoś przykłada rękę do pługa, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Przeżywając złoty jubileusz kapłaństwa, a więc 50 lat posługi w kapłaństwie, wciąż zastanawiam się, co było motywacją, że właśnie wybrałem tą drogę pójścia za Chrystusem. Dochodzę do przekonania, że to nie tylko troska o własne uświęcenie, o własne zbawienie, ale to także i przede wszystkim troska
o wskazanie innym właściwej drogi, która prowadzi do świętości, która prowadzi do zbawienia wiecznego. To także pragnienie pomocy tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Powie błogosławiony papież Paweł VI, a czytamy to w dzisiejszym brewiarzu. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. On nam objawił niewidzialnego Boga. On jest nauczycielem ludzi i odkupicielem. On zna nas i miłuje nas, obyśmy nigdy nie przestali o Nim mówić. On jest światłem, prawdą, drogą i życiem. On chlebem i źródłem wody żywej, która zaspokaja głód i pragnienie człowieka. I kończę tak, pamiętajcie. Jego to głosimy wam na wieczność. Jego głosimy wam na wieczność. Tak nauczał papież Paweł VI, dzisiaj błogosławiony. W związku z toczącą się wojną na Ukrainie od czasu do czasu pojawiają się obrazki pokazujące, jak żołnierze rosyjscy znoszą okrzyki, że chcą walczyć, chcą życie ponieść za Putina. Pomyślcie, bracia i siostry, jakie to jest smutne i jakie to jest nieludzkie oddawać życie za jakiegoś człowieka, zbrodniarza. Dlatego pójście za Chrystusem i Jemu służenie to najpiękniejsza droga powołania. Święta Urszula Leduchowska, która pochodzi z niedaleko stu położonej Lipnicy Murowanej, tak mówiła. Najbardziej z boskich rzeczy na ziemi jest praca nad zbawieniem dusz ludzkich. Umiłowani w Panu, w naszych ludzkich wyborach i realizowaniu powołania, tego zwykłego powołania życiowego, Bóg stawia nam na drodze świadków, świętych, którzy są dla nas przykładami, a wśród nich Matka Najświętsza, którą tutaj czcicie w tej tajemnicy Matki Bożej nieustającej pomocy. Ona okazała swoje zatroskanie o nas, zanim dokonało się na krzyżu odkupienie ludzkości. W opowiadaniu o uczcie weselnej w Kanie ukazana jest jej wrażliwość na braki, na potrzeby ludzi. Serce matki jest zawsze sercem czujnym, bacznym i nie ujdzie jej wzroku żadna bieda i potrzeba swojego dziecka. Znatnienia więc Bożego Ewangelista chciał nam ukazać, że również dla Matki Najświętszej nic, co ludzkie, nie jest obce i że również jej wzrokowi nie ujdzie żadna potrzeba, żadna troska, żadna ludzka bieda. W życiorysie Edisona, wynalazcy żarówki i zresztą wielu innych odkryć opatentowanych, czytamy bardzo ciekawe opowiadanie. Gdy zaczął chodzić do szkoły, pewnego dnia nauczyciel wręczył mu list, aby przekazał swojej matce. Przyniósł więc ten list i wręczył mamie, a matka otworzyła i zaczęła czytać i zaraz w swoich policzkach popłynęły łzy. Więc on pyta: mamo, co tam jest napisane, co nauczyciel napisał? Matka, gdy się spostrzegła, że nie obroni się przed ciekawością syna, zaczęła zmyślać i mówi: nauczyciel pisze, że ty jesteś zdolnym dzieckiem, że marnujesz się w szkole
I dlatego, że powinieneś pobierać nauki w domu i szybciej robić postępy w nauce. I tak rzeczywiście było, tylko że matki nie stać było na to, żeby zatrudnić nauczyciela. Dlatego sama go uczyła i w krótkim czasie rzeczywiście wyuczyła go na geniusza, odkrywcy wielu wynalazków. Kiedy zmarła matka i Edison porządkował jej mieszkanie, napotkał na ten list i zapoznał się z prawdziwą jego treścią. W liście było napisane: syn został wyrzucony ze szkoły, jest nieudacznikiem, nic z niego nie będzie. Szkoda, żeby nauczyciele tracili dla niego czas. Edison rozpłakał się, gdy czytał ten list i napisał potem: ze mnie nieudacznika matka zrobiła geniusza. Moja najmądrzejsza matka na świecie. Bracia i siostry, tyle dobrego dla dziecka może zrobić ziemska matka, a cóż dopiero ta niebieska matka nieustającej pomocy, którą tutaj czcicie w tej parafii. I dzisiejsze rozważanie odpustowe ma na celu to, aby was ośmielić, abyście z większą ufnością i prostotą dziecka rozmawiali z nią na modlitwie podczas nowenny środowej o tych zwykłych, codziennych sprawach, bolączkach, potrzebach, które niesie codzienność. I tak jak zwracamy się do naszej mamy wtedy, gdy coś potrzebujemy, tak i do niej się zwracajmy, a ona nie pozostawi nas bez podania ręki, bez pomocy. Piszmy do niej listy, podziękowania i prośby. Tak jest w wielu parafiach. Ksiądz Ryszard mówi, że również tutaj też wprowadzał i był taki czas, kiedy te listy były pisane. Piszmy. Chociażby nawet ich treść była niezgodna z wolą Bożą, to ona, Matka Najświętsza, tak przeczyta ten list, że będzie z korzyścią dla nas. Bo ona wie, co dla nas jest najlepsze i co potrzebne do szczęścia tu na ziemi i do zbawienia wiecznego. Pamiętajmy, bracia i siostry, Matka Nieustającej Pomocy nigdy nas nie zawiedzie. Miejmy wiarę, że ona tutaj, nad tabernakulum, w tej ikonie, w tym znaku jest obecna. Jest obecna teraz, jest obecna wtedy, gdy ją przyzywamy, gdy się do niej zwracamy w modlitwach, w śpiewach. Miejmy do niej cześć i zaufanie, do jakiego zachęca nas wielki czciciel, święty Bertrand, który napisał: nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, twej pomocy wzywa, ciebie o przyczynę prosi. Obyśmy doświadczyli prawdziwości tych słów w naszej codzienności. Amen. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony. Bóg z Boga, światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzona, niestworzona, swój istotny Ojcu. Przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba
i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało Synowi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmili Syna, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwały, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Amen. Bogu, który dał nam wspomożycielkę Marię, przedstawmy nasze pokorne prośby. Wielka Matko Boża, przez Ciebie składamy dziś Bogu nasze dziękczynienie za dar Kościoła, w którym otrzymujemy Jezusowe sakramenty święte i prosimy Cię, aby On nas zachował we wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Pośredniczko nasza uboga, Tobie powierzamy nasze rodziny, dzieci, młodzież oraz starszych i chorych. Czuwaj nieustannie nad nami i bądź zawsze Matką przychodzącą z miłością i pomocą w wypełnianiu na co dzień woli Jezusa. Ciebie prosimy. Wychowawczyni powołań kapłańskich, otaczaj opieką swoją kapłanów i wszystkich powołanych, a więc naszego biskupa Andrzeja, jego biskupów pomocniczych, księży wśród nich, jubilata księdza Czesława, kapłanów przeżywających imieniny, księdza dziekana, księdza Jana oraz kapłanów naszego dekanatu, aby mogli z miłością wypełniać wolę Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Mistrzyni życia duchowego, wyjednaj nam miłość Jezusa w Jego Słowie oraz Najświętszej Eucharystii, aby nigdy nie zabrakło nam tego niebiańskiego pokarmu w drodze do domu Ojca. Ciebie prosimy. Matko Świętej Wytrwałości, przyjmij nasze westchnienia za wszystkimi zmarłymi z naszej parafii, a którzy za życia karmili się Eucharystią, aby otrzymali życie wieczne. Ciebie prosimy. Przewodniczko pewna do nieba, przyjmij nas zgromadzonych na mszy świętej i czuwaj nad nami, nad naszym życiem, nad naszymi rodzinami i spraw, abyśmy zawsze pragnęli łączyć się z Chrystusem w czystej komunii świętej. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, przyjmij nasze prośby, które z ufnością przedstawiliśmy Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Królowe anielskie śpiewajmy, rucami uwielbmy jej skrót, jej serca w ofierę składajmy, sercami wołajmy do pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matko nam. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matko nam. Przez Ciebie, o Matko miłości, łaski wszelkie udziela nam Bóg, a my Ci oddaję wdzięczności. O Patrze, do Twoich nóg, o Lili,
wspaniała, wszelkich cnót rozlewa woń. O Lilio, jakżeś ty wspaniała, wszelkich cnót rozlewa woń. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nas i całego Kościoła. Panie nasze Boże, niech dzięki Twojemu miłosierdziu i przedstawienie Najświętszej Dziewicy Matki Marii, ofiara ta wyjedna nam szczęście i pokój w życiu teraźniejszym i przyszłym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Tak on z wachami i z duchem Twoim w górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Marii, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich i razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w niebiańskie. Na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Irenie, Zdzisławie, Więcek, Antoniny Gadowskiej, zmarłych z rodziny. Wszystkich intencjach, które kapłani polecają. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym biskupem Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas na wodę złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Ciało Chrystusa nie jeszcze się na życie wieczne. Daj mi Jezusa, o Matko moja, na krótki życia ziemskiego Cię. Każdym cierpieniu i w życia znoja pragnę tej siły, co spływa ze. O, daj mi, daj, Jezusa, daj. O, daj mi, daj, Jezusa, daj. Matko, do serca mego, co pragnie suchy mu dziejno. Ja żyć nie mogę bez Pana mego, bo wytrwania moc. O, daj mi, daj, Jezusa, daj. O, daj mi, daj, Jezusa, daj. U stóp mu święty serce złożę, wszystkie pragnienia i wszelki ból. Kochać go będę w cichej pokorze, bo on mój Jezus, mój Bóg i Król. O, daj mi, daj, Jezusa, daj. O, daj mi, daj, Jezusa, daj.
gdy, o Matko, życie przeminie i dusza przejdzie wieczności wróg. Daj mi Jezusa w niebios krainie i mały kocik u Jego stóp. O, daj mi, daj Jezusa, daj. O, daj mi, daj Jezusa, daj. Módlmy się. Oddaję cześć Bożej Rodzicielce Marii Matce nieustającej pomocy. Zostaliśmy pokrzepieni zbawiennym sakramentem. Pokornie błagamy Cię, Boże, abyśmy w wieczności radowali się owocami odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przed wiekami Pan Bóg powiedział do Jozuego, żeby szedł śladami Pana Boga, zaufał Jemu. Szanowny, wielce szanowny księże jubilacie, księże prałacie Czesławie, kiedy przed laty Pan Cię powołał do żmudnej pracy, Ty, księże jubilacie, bez obaw zaufałeś Bogu, bo Pan Bóg dał łaskę stanu i był Twoją mocą i siłą. To też po latach wielu wiesz, drogi jubilacie, że warto było ufać swemu Panu. Dziś na pewno przeżywasz te 50 lat kapłaństwa poświęcone Bogu. Cieszymy się, że to właśnie naszą parafię wybrałeś na celebrowanie swojego jubileuszu. Proszę przyjąć ode mnie życzenia w imieniu całej wspólnoty parafialnej w Buczu. Niech dobry Bóg Twoje życie nadal uświęca dla chwały swego imienia. Niechaj Twój przykład jak słońce nam świeci, a każde słowo niech w duszach zostanie, by dalej ludzi wspierać wśród życia zamieci. Życzymy mocnego zdrowia i pogody ducha, a Matka Boża nieustającej pomocy, patronka naszej parafii, niech Cię czcigodni jubilacie swym płaszczem opieki osłania. Gratulujemy i szczęść Boże. I jeszcze sekundę, bo mamy jeszcze dzisiaj jubilatów obecnych, goszczących naszej parafii. Wobec tego również dla dzisiejszych solenizantów, chociaż nie ma księdza dziekana, jednakże pozwolę sobie złożyć również życzenia. A więc szanowni księże dziekanie Władysławie, szanowny księże prałacie Janie, życzymy dużo zdrowia i siły w tej trudnej pracy kapłańskiej. Wasi święci patronowie niech Was zawsze chronią przed zamieciami życia. Niech Wam błogosławi Matka Boża nieustającej pomocy i święty Stanisław Szczepanowski. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Zanim zrobię ogłoszenia, jeszcze się chciałem tu odnieść, bo solenizantowi, mojemu wujkowi, nie może mu tak ujść. Skoro jest tak ciepło, to i też ciepłe muszą być życzenia. Więc czcigodny, drogi wujku, to 50 lat. Myśmy patrzyli na Ciebie, jak dorastaliśmy, byliśmy, zapraszałeś nas do tej wspólnoty i kapłańskiej, i przy stole, i byliśmy razem z Tobą wszędzie od najmłodszych lat. Więc mogłem się temu przypatrywać wszystko i widzieć od, jak to się mówi, od tej strony kuchennej, ale przez to właśnie budowałem się zawsze, że
w rzeczach, które pewnie nie potrafię osiągnąć, są ponad moje możliwości, w takiej Twojej ruchliwości, pracy ogromnej. I gdy patrzyłem w Lipnicy Murowanej, jak organizowałeś Teresie Leduchowskiej, wtedy pamiętam, Matko Teresa Leduchowska, Matko Afryki, znamy doskonale to, tę pieśń. Wtedy przygotowaliśmy z arcybiskupem Ablewiczem to wszystko. Ja jakoś mały człowiek jeszcze patrzyłem na to wszystko i potem widziałem papieża właśnie przyszłego, Jana Pawła i tego, Wyszyńskiego, bo tam właśnie byli wtedy, szli razem ze sobą, a potem jakoś tak razem się złączyli i byłem zdziwiony jeszcze tym biskupem, tym z krajów Afryki. Dla nas to było jeszcze w tych latach nie do pomyślenia. Ale wtedy widziałem jako o rozmach ogromne i schole, i prace, i sącz, a później budowa w siedliskach, prawda, już nie wspominam Bobowej, siedliska Bobowa, ten potężny kościół, jakżeś to wszystko organizował, wypalane cegły na miejscu, ludzie organizowali, młodzież, wszyscy się tak zorganizowali, że kościół powstał właściwie to, co nie było żadnych szans, a tu nagle kościół cały stoi. Pewnie tak jak w Buczu, w jednym roku. I wszystko to później diecezja, potem renowacja katedry w Bieczu. Mówili, że jest niemożliwa. Dach nowy, miedziany, a oczywiście. I nawet się nie dało nic tam zrobić konserwatorsko, a okazuje się, że dało się zrobić. I wszystko zostało szybko zrobione, abyś natychmiast przeskoczył do diecezji rzeszowskiej i tam rozpoczął organizowanie seminarium diecezji rzeszowskiej. To ogrom, ale ty nie chciałeś siedzieć za biurkiem, uważałeś, że to jest strata czasu, kiedy już zrobiłeś te błyskawiczne remonty, podważyłeś się pojechać do Brzostka, by tam renowację również i tych rzeczy materialnych i prowadzenie duchowe parafii kontynuować. I tam właśnie, gdy zrobiłeś już wszystko i wydawało ci się, że mógłbyś odpocząć, to ty nie wystarczyło, ci poleciałeś dalej do osobnicy. Tam natrafiłeś na podatny grunt, blisko Matki Bożej Płaczącej, La Salette. Zorganizowałeś tym ludziom w całej okolicy piękne nabożeństwa fatimskie, które gromadziły kilka tysięcy ludzi. No nieporównywalne rzesze wiernych. Sprowadzałeś także zespoły, gromadziłeś młodzież, gromadziłeś wszystkich. To było dla mnie ogromne zdziwienie, jak ten ksiądz może tyle, tak wiele zrobić. Cała renowacja parafii, nie wspominając już wszystkich rzeczy i plebanii, i kościoła, wszystko w najwyższym stylu, malowanie wewnętrznej kaplicy, która jest też bardzo piękna, o wiele większa niż tutaj nasza i wymalowana przez artystów, malarzy naprawdę na najwyższym poziomie światowym. I myśleliśmy, że już wtedy będziesz już mógł odpocząć, ale nie, to nie dla ciebie. Ty postanowiłeś dalej zbudować dom dla ludzi starszych, dom opieki ludzi samotnych. Zgromadziłeś, przebudowałeś starą tam stodołę, dobudowałeś, przemieniłeś je w najnowocześniejszy kompleks dla tych ludzi starszych, tam gdzie również mieszkasz i tam gdzie również im posługujesz i pewno jesteś dla nich. Dałeś im najlepsze, co mogłeś dać, swoją kapłańską i eucharystyczną obecność i wspieranie ich we wszystkich zamierzeniach. Dom ten starości stał się domem młodości ducha, mimo różnych trudności. To jest tylko wycinek, bo trudno wszystko opowiadać i trudno mówić, że nawet inicjowałeś kościół w Podłopieniu i swojej rodzinnej miejscowości, jasna. Podłopień i tam powstał Kościół obecnie Miłosierdzia Bożego. To wszystko jest ogromne. Ogromny jest duch Twój, którym drzwi się nigdy nie zamykały do Twojej plebanii i zawsze miałeś otwarte serce. I to jest chyba taki wzorzec, na którym my możemy dzisiaj budować i za to Ci chciałem podziękować. A mówiąc to, chciałem przytoczyć moim parafianom, by także mieli świadomość, że jest to duża dla mnie też świadomość tego, co dokonałeś i chciałem się z tym wszystkim również podzielić. I życzyć Ci, godny wujku, żebyś dalej, 50 lat, które przeżyłeś w kapłaństwie, dożył do tych jubileuszy najpiękniejszych
w całej możliwości, w sile i w zdrowiu, bo to jest też bardzo ważne, jeśli człowiek jest świadomy i w pełni sprawny. Dziękujemy Ci za Twoją posługę, za Twoją miłość, za Twoje poświęcenie dla rodziny, że zawsze dla nas miałeś czas, pomimo tych różnych obowiązków i miałeś czas dla ludzi. To jest chyba dzisiaj najważniejsze i chcemy również brać z Ciebie przykład w tym, co najlepsze, co najpiękniejsze. Niech Pan Bóg Ci obficie błogosławi. Razem tu z księdzem prałatem Janem, który zechciał dzisiaj być obecny, składam mu też najserdeczniejsze życzenia i wszystkim Wam, kochani, za Waszą obecność, że mimo tak ciepłej aury zdecydowaliście się brać udział w tej pięknej sumie, bo przecież to jest nasza wdzięczność naszej matce, patronce nieustającej pomocy. Drogi wujku, cieszymy się i bądź z nami, choćby dzisiaj trochę dłużej, żebyśmy się mogli nacieszyć Twoją obecnością. Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Przez ręce Maryi, za innych przyczyną, niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na Ciebie popłyną. Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na Ciebie popłyną. Króciutko bardzo ogłoszenia, bo nie chcę przeciągać. W poniedziałek wypada sam dzień Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zaprasza na mszę świętą o godzinę 7 rano, bo w środę zapraszam na uroczystość Piotra i Pawła, mszę świętą o 7, o 10.30, o 16.30, wcześniej po południu ze względu na badania, które mam wyznaczone i nie mogę odłożyć. Ofiary przeznaczamy na święto Pietrze w tym dniu. Pierwszy piątek miesiąca wypada mszę o 7 i po południu o 18. Wyjazd do chorych od razu o godzinie 8 rano. Wypada pierwsza sobota miesiąca i różaniec fatimski. Msza święta również rano o godzinie 7 rano. W przyszłą niedzielę, to pierwsza niedziela lipca adoracyjna, mszę jak zwyczajnie o 7.10.30 i po południu o godzinie 15.00 na sumie jubileusz ojca Kazimierza Borowca, 30-lecie kapłaństwa. Życzymy błogosławieństwa Bożego naszemu misjonarzowi, którym mam nadzieję, że będzie wspólnie razem z nami celebrował Najświętszą Ofiarę. Dziękuję od Banie o czystość kościoła i cmentarza i zapraszam na godzinę 8.00 rodziny Anny Borowiec, Władysławy Zaczyńskiej, Zofii Sudyka, Estery Mietła, Kazimierza Kopeć, Bożeny Stelmach, Ewy Wyczesanej. Modlimy się o owoce piątego synodu naszej diecezji i nie intencje mszy świętej o 15 za Józefa Kuciela, 40. rocznica śmierci Jana Genowefy Grodkowskiej, w poniedziałek o 7 za Jana Rudnika z okazji imień od syna Bogdana z rodziną, ksiądz Jarosz z okazji imienin za Władysława Pamuły i ojca Władysława. We wtorek o godzinie 7 za Zofię i Wojciecha Borowiec, Zofię i synów od wnuków. Ksiądz Jan Jarosz odprawia 7 dzień po śmierci Stanisława Sikory. Środa uroczystość Piotra i Pawła, apostołów o 7. 23. rocznica ślubu Agnieszki Jerzego, dziękczynno-błagalna o 10.30 za Marię Rysiewicz, Józefa męża, Magdaleny siostry, Stanisława syna, zmarłych z rodziny. O 16.30 za Józefa Rysiewicz, Marii żony. Czwartek o 7.00 za Józefa Barnasia. Piątek o 7.00 o zdrowie i błogosławieństwo dla pewnej rodziny. O 18.00 po południu w pierwszy piątek za Janiny i Michała Kucielów, Józefa Michała synów, a o 7.00 rano w sobotę 65. rocznica urodzin Bogumiła, dziękczynno-błagalna. I o 7.00 w przyszłą niedzielę za Marię i Franciszka Pagacz, ojciec Kazimierz za Piotra Wierciaka, o 10.30, 20. rocznica ślubu Barbary i Zbigniewa z podziękowaniem za łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ojciec Kazimierz we własnej intencji, dziękczynną o 15.00 za Józefa Synowca od rodziny Klimków.
Przygotowujemy się do procesji, adorujmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Apostołów Tobie rzesza,
chóry proroków pełny chwały. Tobie hołdy niech pośpiesza, męczenników orszagi biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła, niezmierzonej Ojca chwały, Syna słowo wiekuiste. Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste. Byś Rodzica, Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem. Przyoblubszy się w człowieka, nie zgardziłeś Panny łonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, starwiej ościej męki dobie. I rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, ale Ojca Syn jedyny. Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdzie sądzić ludzkie czyny. Prosim, cudzy łaski niegodni, wspomóż obmyj grzech co plami. Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogi swoje krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje. Rządzie broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy. My w dzień każdy władco świata, imię Twoje wysławiamy. Pobieg wieków nieustannie, wieś co sławi Twoje czyny. Obdniony brat nas, Panie, od wszelakiej uszczerze winy. Ja w swoją litość w życiu cały, tym co zebrzą swej opieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. O Matko nieustającej pomocy, z najmniejszą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty ołtarz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją trudną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na anioła odkupiciela i na krew Jego raną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czy wiesz, nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, powiedziane cierpienia Twego serca, o Odkupicielko, prosimy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u Syna swego tę łaskę, której każdy z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo...
Jest o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Ojciec nasz, pragnie dzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś nam wydzielał. Wyjednaj nam prze to najłaskawszą Matką u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Niech podaje wiekowi. Dzięki ci, a równemu. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam tak ocznie otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Moi drodzy, jeszcze słówko, przepraszam, w ostatniej chwili, ale myśmy też mieli uroczystość, dlatego chciałem tutaj w imieniu księdza biskupa Andrzeja Jerza złożyć gratulacje i podziękowanie naszemu księdzu proboszczowi, księdzu Ryszardowi. Wiemy, że kończy się już powoli synod. Ksiądz właśnie Ryszard był takim właśnie relatorem synodu diecezjalnego dekanalny, dlatego ksiądz biskup tutaj chce wobec właśnie poprzez moją osobę wyrazić ogromną wdzięczność księdzu Ryszardowi. Pozwólcie, bardzo króciutkie jest, ja przeczytam, pozwólcie jeszcze troszeczkę cierpliwości, ale księdza proboszcza chcemy też i uszanować. Oczywiście nie chcemy zakłócić tutaj jubileuszu księdza prałata Czesława, ale myślę, że gospodarz też jest bardzo ważny. Biskup Andrzej Jerz, biskup Tarnowski, czcigodny księże, w dniu 21 kwietnia 2018 roku rozpoczęliśmy wspólną synodalną drogę jako rodzina Kościoła Tarnowskiego.
Czas synodowania złączył się z okresem nieoczekiwanych wydarzeń i dynamicznie zmieniających się uwarunkowań społecznych i politycznych. Pojawiające się wciąż nowe konteksty przekazu Ewangelii ukazały w sposób jeszcze bardziej wyrazisty konieczność trwania przy blasku Bożej prawdy, odpowiadając jednocześnie profetycznie na pojawiające się znaki czasu. Sytuacja ta jeszcze bardziej ukazała potrzebę synodu jako wspólnej troski o teraźniejszość i przyszłość Kościoła Tarnowskiego, aby ciągle kształtować go na wzór Chrystusa. Chociaż w czerwcu kończą się regularne spotkania parafialnych zespołów synodalnych, to dzieło V Synodu Diecezji Tarnowskiej trwa nadal. Uroczystą sesję plenarną kończącą V Synod Diecezji Tarnowskiej planuje na 2023 rok. Dziękując księdzu Ryszardowi za dotychczasowe zaangażowanie w V Synod Diecezji Tarnowskiej, które być może znane jest tylko Bogu w tajnikach sumienia, proszę o dalsze koordynowanie prac V Synodu Diecezji Tarnowskiej w dekanacie. Posługa relatora to zaszczytna funkcja reprezentowania prezbiterium dekanalnego zarówno w dekanacie, jak również na forum całego V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Niech w synodalnej pielgrzymce wiary dalej wszystkich nas prowadzi i wspiera Maryja, nasza Matka, patronka Diecezji Tarnowskiej. Z wyrazami wielkiej wdzięczności księdzu Ryszardowi podpisał ksiądz biskup Andrzej Jerzy, biskup tarnowski. Oczywiście tutaj mamy solenizanta w imieniu nas kapłanów dekanatu Szczepanowskiego, księże jubilacie Czesławie. Składamy Ci również gratulacje za tę piękną służbę, jaką pełniłeś przez 50 lat. Cieszymy się, że jesteś tutaj pośród nas, że w czasie Twojej pracy na poszczególnych parafiach przybywałeś również i tutaj do właśnie Bucza, ale też i do sanktuarium świętego Stanisława Szczepanowi. Gratulujemy Ci i życzymy Ci dużo siły i Bożego błogosławieństwa w dalszej posłudze kapłańskiej. Szczęść Boże, księdze prałacie. Tak. Bardzo dziękuję za życzenia przedstawicielce tutejszej parafii, za te życzenia od księdza dziekana i od mojego siostrzeńca. Bóg zapłać wam wszystkim. Podziwiam was za waszą cierpliwość, że wytrzymaliście na takim gorącu tak długo. No, tak, za taką ofiarę to będą też liczniejsze łaski odpustu. Bardzo za wszystko dziękuję, że mogłem wraz z wami tutaj uwielbiać Boga za ten dar posługi kapłańskiej przez 50 lat. Bóg zapłać i życzę smacznego obiadu.